Dzisiaj cofamy się 30 lat wstecz, bo właśnie wtedy opuszczono ten dom. Na wejściu widzimy rozwalony piec kaflowy, pozbawiony elementów metalowych. Tutaj stary metalowy czajnik. Ale jak widać, jest w niezłej kondycji. Na ścianie wisi lampa naftowa. Całkiem fajna. Obsupana wiórami. Najprawdopodobniej z desek ze strychu. Widać, że wszystko jest przegnite. Czyli jak będę odwiedzał strych, muszę naprawdę uważać. Krzesło, a na nim rogi. Zobaczcie, zostało jeszcze trochę owłosienia. Tutaj mamy wejście do następnego pomieszczenia. Być może to będzie salon. Nie, to jest sypialnia. Wow, ten piec kaflowy jest o wiele w lepszym stanie. Chociaż drzwiczki też już zmieniły właściciela. Zobaczcie, jak ładnie zdobiony u góry. Bardzo fajne. Mamy tutaj również łóżko pozbawione materaca i piękną drewnianą szafę. Ale widzę, że te małe szkodniki, korniki już dotarły tutaj i dobrze się zajęły tym drewnem. Jeżeli kornik pojawia się na którymś z mebli, to znaczy, że drewno jest bardzo dobrej jakości. Sprawdzimy, czy coś zostało w szafie. Tutaj mamy pojemnik na mleko. Lakier czarny. I kilka innych przedmiotów. W szufladach już raczej nic nie będzie. Tak, są puste. Również częściowo już zjedzone przez korniki. Powiem, że szafa prezentuje się całkiem fajnie. Zobaczcie z daleka. Stare włączniki. Zobaczymy. Nie idzie otworzyć. Dobra. Wejdziemy do następnego pomieszczenia. O kurde. Widzę, że w nim znajduje się o wiele więcej wyposażenia. Szafa. Święty obrazek. Z tej strony piec kaflowy jest już bardziej udekorowany. Dobra opcja, i z jednej strony grzeje, i z drugiej. Dwa pomieszczenia
ogrzewane jednocześnie. I widzimy, że tutaj piesek broni posiadłości. Tutaj mamy kubki. Zastanawiam się, z jakiej firmy. Chodzież. Tutaj mamy akurat schodzieży. Kolejny czajnik. Na ziemi leży telewizor. Made in Poland. Unitra. Tutaj widzimy kolejny piękny obrazek. I jeszcze jeden, tuż nad łóżkiem. Tutaj już widzimy piec kuchenny. Widać, że był nawet piekarnik. Blachy już zmieniły właściciela. Lustereczko. I mamy tutaj szafeczkę. Na jednej półce stoi chlebak. Tutaj troszeczkę kubków, szklanek, popielniczka, w słoiku mamy nawet cukier. Tutaj również kilka przedmiotów. Wazonik. Idziemy zobaczyć w kolejnych pomieszczeń. Tutaj mamy główne wejście. Licznik. Zobaczcie te pajęczyny. Farba odeszła od ściany. Idziemy dalej. Na ziemi widzimy starą piłę. U nas mówiono na nią moja, twoja, ze względu na to, że z dwóch stron trzymano za uchwyty i we dwoje się ciało kawałek klocka. Zobaczcie te ubrania. A co tutaj? To chyba krecik. Tak jest. Krecik się zagubił albo zagryzło go jakieś zwierzę i tutaj przyniosło. Homonto. Kamień, najprawdopodobniej do ostrzenia noży. O, jakie ładne drewniane beczki.
gazety. Gazeta Krakowska. 17 maja 1966 rok. Wow. Naprawdę stara. Światowy sukces polskiej medycyny. Klinikę chirurgiczną Akademii Medycznej we Wrocławiu opuściła 26-letnia Bożena M., której 6 tygodni temu przeszczepiono nerkę, pobraną od jej brata 30-letniego Tadeusza T. Takie rzeczy się działy w 1966 roku. Tutaj mamy kolejną gazetę. Chłopska droga. Kwiecień, 1970 rok. Spirytus ratyfikowany, 70%. Kawał mocnego alkoholu. Tutaj miejsce na węgiel. Dobra, wracamy się. Widziałem schody na górę. Sprawdzimy, co znajduje się na strychu. Naprawdę fajne. Mimo tego, że miejsce zostało opuszczone 30 lat temu, wygląda całkiem fajnie. Nie widać tutaj dużych śladów dewastacji. Jedynie co spostrzegłem, to to, że nie ma elementów metalowych w niektórych miejscach. Wejdziemy teraz na strych. Tylko muszę uważać na te dziury. Widzę, że dach przecieka. To niedobrze. Na strychu wiszą jakieś kołdry. W tamten rejon nie będę wchodził, bo widać, że deski nie wytrzymały pod własnym ciężarem. To oznacza, że bardzo szybko znalazłbym się na dole. Tutaj mamy różne gazety. Krainie zboża, ziemia miechowska, 1961-1965. No powiem wam, że ciekawe daty. Od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Wszędzie widzimy pajęczyny. Niektóre elementy dachu runęły już. Po prostu belki przegniły. Tutaj materac
ręce. Wypełnione sianem. A tutaj mamy zdjęcia. Być może właściciela domu. Stara lampa naftowa. Nie, to nie właściciel domu. To Władysław Gomułka. Czy mamy tu coś jeszcze ciekawego? Trochę butelek. Dachówki. Oj, liczyłem, że będzie trochę więcej ciekawych rzeczy na strychu. Jednak tym razem się przeliczyłem. Wracamy na dół. Schody tutaj również są przegnite, zjedzone przez korniki. W tym miejscu pożegnam się już z wami. To była moja kolejna wyprawa. Tym razem znalazłem opuszczony domek 30 lat temu. W całkiem dobrej kondycji. Jest kilka mebelków. Troszkę wyposażenia zostało. Jak wspomniałem w trakcie filmu, jedynie metalowe elementy zostały skradzione tutaj. A poza tym jest całkiem ciekawie. Dobra, ja się już żegnam z wami i lecę na kolejną wyprawę i oczywiście spotkamy się na kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.